pierwszej połowie były chyba trochę nerwy, ale w drugiej to już no, po profesorsku zagraliście. Dokładnie, mi się wydaje, że od początku meczu graliśmy na swoich warunkach, też to potwierdziła od razu pierwsza bramka, bez jakiejś bojaźni, tylko z wiarą, co, że dzisiaj możemy wygrać z naszą jakością dużą i to jakby pokazało, że 3-2 to nie jest przypadkowy wynik dzisiaj. Spodziewaliście się takiej gry Aston Villa? Od samego początku, jak pan wspomniał, dominowaliście tę grę i to było widoczne. Aston Villa grała dosyć pasywnie, dopiero później zaczęli się przebudzać. Czyli dokładnie się skupiliśmy na sobie, też wiedzieliśmy, że no wiadomo, to jest bardzo mocny zespół Premier League, to nie jest przypadek, ale też mieli swoje mankamenty i chcieliśmy to wykorzystać i tak jak powiedziałem na początku, to było kluczowe, że każdy wyszedł jakby napakowany i z wiarą w to, że dzisiaj możemy grać. Powiedział pan, że każdy wyszedł napakowany, to pan chyba podwójnie, bo widziałem, że o dwie głowy nieraz wyższych przeciwników pan zastawiał. To te europejskie puchary tak działają? Na pewno, no. Właśnie z takimi drużynami jeszcze w europejskich pucharach, gdzie tak naprawdę dla mnie to pierwszy mecz w fazie grupowej i po to gdzieś to się trenowało, żeby w takich meczach występować i to jakby dodatkowo motywuje i dzisiaj bez żadnych kompleksów chciałem wyjść i po prostu cieszyć się grą, wiadomo, koncentracja pełna na swoich zadaniach i tyle, tak to było od pierwszej do ostatniej minuty. Czy od początku zakładaliście ofensywne wyjście na Aston Villa? Czy takie były założenia taktyczne trenera Rooney'a? Dokładnie, no chcieliśmy jakby, tak jak w każdych poprzednich meczach graliśmy, że bez jakiegoś cofania się, tylko też właśnie momenty pressingu wykorzystać, błędy przeciwnika i też wiedzieliśmy, że jak będziemy spokojni z piłką, nie będziemy jakby kopać gdzieś tam na ślepo czy coś, tylko też z jakością będziemy wychodzić spod naszej bramki, budować te akcje, to będą przestrzenie i tak też, tak też było w tym meczu. Patryk, obecność trenera Powierza na trybunach jeszcze bardziej was motywowała, czy nie myśleliście kompletnie o tym? Znaczy jak ja mogę ze sobie, to jakby o tym nie myślałem, tylko po prostu skupiłem się dzisiaj na swoich zadaniach od początku.